No to zapraszamy Was do obejrzenia kolejnego odcinka rankingu w Room TV. Tym razem odcinek poświęcimy polskim sportowcom, polskim kierowcom rywalizującym w roku 2015 na trasach i torach całego świata. Przed Wami 5 największych sukcesów polskiego motorsportu w roku 2015. Oczywiście przypominamy, że ranking jest bardzo, ale to bardzo subiektywny. Serdecznie dziękujemy za wszystkie maile, jakie przysyłacie do nas na adres redakcja@vroom.tv, również te krytyczne. Wiemy, że ilu kibiców tyle zdań na temat ważności wydarzeń, dlatego liczymy i tym razem na Wasze komentarze. Miejsce 5 naszego rankingu, Krzysztof Hołowczyc i jego historyczny rezultat podczas rajdu Dakar 2015. Polak jadąc Mini All For Racing, pilotowany przez Xaviera Panseri, dojechał do mety rywalizacji na 3 miejscu. To najlepszy w historii wynik uzyskany przez Polaka w kategorii samochodów. Poprzednie rekordy też należały do Hołowczyca, który w 2009 i 2011 roku dojeżdżał na miejscu 5. Do mety rajdu dotarło 68 samochodów, a Hołowczyc mówił, że spełniło się jego marzenie. Miejsce 4, a tutaj Karol Basz i jego wielki ubiegłoroczny sukces, czyli zdobycie kartingowego Mistrzostwa Świata w kategorii KF. To największy sukces kartingowy w 50-letniej historii tego sportu w naszym kraju. Na włoskim torze La Conca Basz był bezkonkurencyjny. Zaczął bardzo spokojnie, 7 czasem w eliminacjach, ale później już nie dawał szans rywalom. Co prawda w finałowym wyścigu nie prowadził od startu do mety, ale ostatecznie dojechał na pierwszej pozycji i miał powody do radości, a polscy kibice powody do dumy. Checkered flag comes out. Karol Basz is the 2015 World Kart Racing Champion. Miejsce 3 dla fantastycznego sportowca, konsekwentnego i walczącego o swoje cele do końca. Rafał Sonik i jego wygrana w rajdzie Dakar w kategorii quadów. W 2012 roku był 4, w 2013 3, w 2014 2, a w 2015 najlepszy. Rafał Sonik w genialnym stylu jako pierwszy Polak w historii wygrał indywidualnie legendarny rajd Dakar. Drugiego w klasyfikacji quadów Argentyńczyka Felioliego wyprzedził o blisko 3 godziny. Na drugim etapie rajdu wskoczył na fotel lidera, które to miejsce stracił po 3 etapie. Odzyskał prowadzenie na 4 etapie i nie oddał go już do końca. Miejsce 2, a tutaj nasz multimedalista, geniusz na 2 kółkach, Tadeusz Błażusiak. Teddy w marcu zdobył tytuł Mistrza Świata w Super Enduro. Przed ostatnimi zawodami serii miał 39 punktów przewagi nad drugim miejscem. By zdobyć tytuł, wystarczyłoby wygrał jeden wyścig. Ale dla Błażusiaka to za mało. Wygrał pierwszy wyścig, w drugim był drugi, by przypieczętować mistrzowski tytuł wygraną w ostatnim biegu sezonu. Mając 64 punkty przewagi, wygrał zdecydowanie i po raz 5 świętował zdobycie tytułu Mistrza Świata. No i wreszcie miejsce 1 rankingu w Room TV na największy sukces w polskim motorsporcie Anno Domini 2015. Tutaj Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Jadąc Fordem Fiestą R5, załoga Lotos Rally Team zdobyła w fantastycznym stylu Mistrzostwo Europy. Kajetanowicz jest 3 Polakiem, który zdobył to trofeum po Sobiesławie Zasadzie i Krzysztofie Hołowczycu. O tym, że wygrana była zasłużona, pokazuje fakt, że polski duet wygrał 2 rundy ERC, raz był 2, raz 3 i tylko 1 start zakończył się poza podium. Z 2 w klasyfikacji załogą Polacy wygrali o 68 punktów.